A teraz pora na Q&A. Czy będzie kiedyś jakiś crossover z innym youtuberem, streamerem i czy będziesz promował innych youtuberów? Tak i tak. Jestem i zawsze byłem otwarty na możliwość nagrania z kimś na swój czy na kogoś innego kanał, jednak rzadko zdarzały się osoby takie, wiecie, kompetentne, oczytane, w moim wieku mniej więcej, z dobrym mikrofonem, dobrymi pomysłami, kreatywne itd., itd. Takie osoby faktycznie po fachu, no nie? Oczywiście, wiecie, bez obrazy dla osób, które mają 11, 12, 13, albo zdarzają się osoby, które faktycznie są do nagrania odpowiednie itd., itd. Jednak wiecie, jak to jest. Że nagrywanie z takimi osobami nie zawsze się przyjmuje dobrze, praktycznie nigdy się nie przyjmuje dobrze, to nie jest wasza wina, tylko wina internetu. Zawsze szukam osób, które faktycznie pozwolą mi się rozwijać bardziej i są na moim poziomie. Wiem, to brzmi paskudnie, ale taka rzeczywistość niestety. A jeśli chodzi o promowanie, moim celem zawsze było to, że jeżeli urosnę kiedykolwiek na jakieś tam wyżyny popularności, zawsze chciałem pomóc innym małym twórcom. Bardzo mało teraz się widzi w internecie, praktycznie w ogóle się nie widzi w internecie. Roya miał swojego czasu serię, gdzie prowadził właśnie rozmowy z osobami z innego świata niż jego świat. Tak samo jedną z osób był PLK Damian, który właśnie interesuje się wrestlingiem, tego typu rzeczami. I on, Roya, chciał też ten świat wprowadzić, dlatego Roya się zainteresował, zaprosił go do filmu. Nie pamiętam, jak się nazywała seria, ale taka seria była. I właśnie przez to bardzo lubię i bardzo interesuję się projektem Tube Games, do którego macie link w przypiętym komentarzu na dole, którzy faktycznie robią co mogą, żeby pomóc takim osobom jak ja czy wy. Czy tworząc miniatury do filmów inspirujesz się innym twórcom? Jeżeli tak, to kim? W innym wypadku, czy inspirując się kimś, stworzyłeś jedną miniaturę, później po prostu zmieniłeś styl i teraz tak wyglądają. Czy może od samego początku sam wymyślałeś kreatywnie miniatury? Moje miniatury wyglądały na początku tak, potem wyglądały tak, a teraz wyglądają tak. Szczerze mówiąc, mój styl ewoluował tak naprawdę przez całą moją twórczość. Możecie zobaczyć na przykład na moim kanale, od pierwszych odcinków Jamy na 3, po Serious Sama, po Portal Reloaded. Strasznie pozmieniały się moje miniatury. I ogólnie podczas nagrywania, komentowania, ogólnie prowadzenia całego odcinka ja skupiam się na tym, co się dzieje aktualnie, co jest najważniejsze w danym momencie w odcinku i staram się dopasować miniaturę do tytułu i ogólnie wybrać na miniaturę najważniejszy moment odcinka, który się aktualnie dzieje. Więc to jest taka, wiecie, kulminacja tego wszystkiego, co się aktualnie w odcinku dzieje, żebyście ogólnie wiedzieli, co was czeka w materiale i na co możecie być zahypowani, krótko mówiąc. Czy będziesz występować kiedyś uroczyście na Steamie w stroju pokojówki lub furry? A żebyście się nie zdziwili! Czy będzie seria z Mitkiem? Tak, planujemy razem serię, więcej info wkrótce. Czy planujesz vlogi? Nie jestem kończarzem czy Loganem Polem, ale może kilka vlogów kiedyś nakręcę, zobaczymy. Co skłoniło cię do nagrywania? Odpowiedź na to pytanie była w poprzednim odcinku. Czemu Mateusz? Mój ojciec, gdy się urodziłem, chciał mnie nazwać Amadeusz, ale moja mama kategorycznie się nie zgodziła i skróciła mi imię do Mateusz. Tak zostało. Czemu Darek to Dariusz, a Marek to nie Mariusz? Nigdy o tym nie myślałem, ale faktycznie to ma sens. Tak powinno być. Jakie są twoje inne zainteresowania czy hobby oprócz gier i wrestlingu? Muzyka, nagrywanie filmów i w sumie cokolwiek, co mi się podoba. Czy mam jakieś moje ulubione seriale? Seriale, które mi się podobały, takie top 3 moje, to jest Squid Game, Gra o Tron i Rick i Morty, zdecydowanie. Czy zastanawiałeś się kiedyś na prowadzenie serii ze swoją dziewczyną? Osobiście uważam, że byłoby to super. Bardzo chciałem wiele razy, jednak ona nie chce i nic za to nie poradzę.